Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami drugi odcinek serii FIFA 22 na kanale Dark Owen. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen. A ja już teraz zapraszam Was do udziału właśnie w drugim odcinku z tej serii. Oczywiście będziemy kontynuować naszą karierę, którą zaczęliśmy. Jesteśmy już, słuchajcie, po treningu pierwszym naszym, także tak jak widzicie, no, mamy tutaj troszeczkę do zrobienia. No, przesuwamy dalej. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Możemy zagrać meczyk. Pozostało 7 dni. No dobrze, może na początek, słuchajcie, żeby troszeczkę rozruszać. Co tutaj mamy? Okej. Czyli to mamy zrobione. Dookoła koła, zobaczmy. Też chcemy troszeczkę poznać tych różnych. No, ciekawe, dlaczego nie możemy dodać tego. Dobra, co tu nam poszło najsłabiej? To jest zbieranie pucharów. Dobra, to może zrobimy sobie trening właśnie z tego. Dobra. Bez symulacji, tak jak pamiętacie, nie ma co tutaj, słuchajcie, naprawdę omijać tego. Może się uda, zobaczymy. No, tego to jeszcze nie robiliśmy. Oj. Okej. Dobra, to jest na czas, więc. Oj. Normalnie słupeczki wszystkie nasze. Dobra, jeszcze 20 sekund. Nie wiem, czy to jest dobre. Nie, no raczej słaba, bo. No, jeszcze straciliśmy piłę. Dobra. Aj, prawo. Niesamowicie. No dobra, ale oczywiście moglibyśmy to zrobić jeszcze lepiej. No ale dobra. Zobaczymy, może, słuchajcie, w następnym treningu po prostu pójdzie nam lepiej. Dobra, zobaczmy. To chyba też coś nowego. Aha, dobra, trzeba uważać na te. Jejku! Co to było? Aj, nie można wyjść, nie można wyjść chyba, słuchajcie, na wysokość tego. Nie no, jeszcze jedno tam było, no przyłóż się, dobra, robimy powtórkę, słuchajcie, to powinno być lepiej zrobione. No jeszcze troszeczkę za mało precyzji. Strasznie tutaj było wąsko. Okej.
Dobra. Wybitnie. No, chyba można uznać. Dobra, jeszcze zostało nam jedno. Słuchajcie, tutaj jeszcze jeden trening. Z tym, z którym mamy najwięcej kłopotów. Aj! I zabrana ta piła. No nie, 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 nie. Nie w ten sposób. Wow, 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 wow. No, powiedzmy. Dobra, nie no, powtórzmy to, słuchajcie. Powinno nam pójść może trochę lepiej. Dobra, tutaj blokujemy. No i straciliśmy piłę. No, naprawdę, słuchajcie, przynosi to duży kłopot. Nie, 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 właśnie tutaj jak już się odwrócimy, to już jest coraz gorzej. Dobra, jeszcze raz skorzystamy, bo... No. Trzymamy się twardo. No jak to strata? Ej, nie, no to jest niemożliwe. No nie, teraz to faktycznie straciliśmy. No ale już chyba nam idzie coraz lepiej, aczkolwiek to się okaże. Dobra, niech będzie, słuchajcie, 1700, ok. Dobra, jeszcze skorzystamy z jednej. O, źle to zaczęliśmy, źle to zaczęliśmy. Dobra, ale nie ma straty jeszcze. Nie ma straty jeszcze. Co tu się działo przed momentem? Nieźle to. Nie no, słuchajcie, naprawdę to przynosi nam coś tutaj niewykonalnego dla nas. Strata. No, nie dajemy rady. Nie dajemy rady tym razem. Cały czas tracimy tą piłę. No nie. No nie. Dobra, trudno, zobaczmy. No mamy nowy poziom na trzeci. Zobaczmy punkty umiejętności. Może coś tutaj... Będziemy mogli 3 dostępne punkty, także jak najbardziej. Troszeczkę sobie tych punkcików wykorzystamy, dlaczego nie. Dobra, atrybuty. Co my tu jeszcze nie braliśmy? Słuchajcie, tempo, tempo. My tutaj przede wszystkim tempo potrzebujemy. To już jest. Dobra. Strzelanie, zobaczmy. Jest. Za mało. Podania. Zdobyte. No i co? Nic więcej już tutaj nie możemy.
Za mało, potrzebujemy dwa punkciki. No, słuchajcie, nie mam. Nie ma gdzie tego wykorzystać tak naprawdę. No dobra, chyba będziemy musieli po prostu poczekać. No nic, słuchajcie, trudno. Dobra, przełączyło nas na chwilę, sorry, ale przez przypadek nacisnąłem print screena. Dobra. To mamy. No i co, słuchajcie, chyba czas na pierwszy meczek w F tutaj u nas. FIFA 22. No, zobaczmy, co my tutaj mamy. Gra jako zawodnik, sterowanie zespołem, szybka symulacja. Nie, no, gramy jako zawodnik. Oczywiście, słuchajcie. Zagramy sobie na razie jako zawodnik. Oczywiście ta opcja, żeby grać całą drużyną, też jest nieźle. Dobra. Coś tutaj też a propos zwiększania naszych sił i tak dalej. Precyzyjne karne. Oj. Coś słabiutko. O. Dobra. Nie no, powtórz. Zdecydowanie. Ja myślałem, słuchajcie, że tu trzeba z całej impety, a tu proszę bardzo, wystarczy delikatnie. Tak jest. O, nie trafiliśmy akurat. Dobra. Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę, więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak prezentują się zespoły w trakcie przygotowań do sezonu. Pierwszy grupowy mecz turnieju przedsezonowego przed nami. Legia Warszawa zmierzy się z Vitesse Arnhem. Pierwsze spotkanie po przerwie, więc trzeba ten mecz potraktować bardziej jak rozbieganie i element treningu niż walkę o wynik. No ale zawsze jest paru graczy, którzy zechcą się wyróżnić przed sezonem. Legia Warszawa to jest, bez wątpienia jeden jest nasz kolos, słuchajcie, w Polsce. Ale nie można powiedzieć, by kroczyła od sukcesu do sukcesu. Jest nasz kolos na boisku. Na arenie europejskiej na dobrą sprawę wyznacza granice tego, co osiągalne dla polskich zespołów. To w kraju ulega niekiedy teoretycznie słabszym od siebie. No tak, co innego przegrać mistrza z Lechem czy Wisłą, co innego ulec Piastowi, a w pucharze Arce. Boże, jak my chodzimy, słuchajcie, na tym boisku, jakbyśmy naprawdę szczudełka jakieś mieli wrzucone.
niczym Mutombo w NBA, słuchajcie, no nie ma co, nie ma co. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Przed nami skład drugiego z zespołów. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. A i strata pierwsza niestety. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Czy trafi do siatki? Niezłe nie, otwarcie, no co to ale było, szkoda, panowie. Że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich... Nie no, słuchajcie, poczekajcie, bo zastanawia mnie to dlaczego... dlaczego... Ja sobie jednak wolę przekręcić na samą klawiaturę. Dobra, i teraz tak, jest pytanie... Nie, poproś o zmianę, to nie. Nie, już chyba nie mogę tego zmienić, ale szkoda. Dobra, mam nauczkę, słuchajcie. Lepiej by było wybrać po prostu granie całą drużyną. Owen. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Ustawił się dobrze, blokuje wrzutkę, ale nadal groźnie trzeba wybierać. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Słuchajcie, naprawdę. Obił nie teraz no, bramkę, ale za to ten Owen, słuchajcie, to jest coś pięknego. Zabrakło coś tym pięknego, razem co naprawdę niewiele. Usłyszeć. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Hello. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Legia teraz w natarciu. Nie popisał nam się obrońca teraz. Legioniści. Nie no, co jest grane, słuchajcie. Tak jakbym nie mógł w ogóle sterować tym razem. Co tu się dzieje? Dobra, już może zostawmy w ten sposób. Oddają piłkę. Dobrze przycisnęli rywali. No nie! Odzyskali piłkę. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Wieteska. Przerwał atak rywali. I od razu go cisnął. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Obrońca zagubiony jak dziecko we mgle. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Nie no, normalnie, słuchajcie, jeszcze jak nie wiem jakie klawisze i co, to naprawdę jest to bardzo ciężkie. Już tam z tą klawiaturą to się jakoś żeśmy obyli na tym pierwszym meczyku takim wprowadzającym. Tracą piłkę. Dobra. A
Ajajaj! Piłka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Niedokładnie, niedokładnie. Nie ma szans do tego dojść. Rywale coraz bliżej, utrudniają rozegranie. Dobre przerwanie akcji rywala. Do Mladenowicza, ale może teraz będzie szansa. Jest, ale proszę państwa. Bramka w debiucie w seniorskiej piłce. No, chyba lepiej nie potrafiłby sobie tego wymarzyć. Teraz kibice będą się domagali jego występu w każdym meczu. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Piękne podanie, okazja, gdzie mnie tą flagą tutaj? Instynktu strzeleckiego, żeby w coś pięknego, proszę państwa. Aj, nie wyciągnął tego bramkarz. Dobra, ale słuchajcie, no naprawdę ciężko się gra, nie wiem. Nie no, słuchajcie, naprawdę muszę to sobie dopasować, bo przecież... Dobra, nie wiem, może to jest to, słuchajcie, zaraz zobaczymy. No to mamy 1-0. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Lukinias. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Jest podanko. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Ależ co oni wyprawiają? Nie no, mogliśmy dobra to przejąć, sytuacja. Panowie. Można ruszać z dobra. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Strzał! Jest 2-0! 2-0, panowie! 2-0! Bramki przewagi! Co tu się wyprawia na tym boisku? No, słuchajcie, nie wiem, ale chyba trzeba będzie zwiększyć jednak popatrzmy ten poziom. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola z łatwością. Ależ tutaj piękne podania. O, po prostu, słuchajcie, no, żebyśmy tak zawsze rozgrywali w naszej polskiej piłce, to by było naprawdę bajecznie. Jest druga brameczka, słuchajcie, w pierwszym meczu. No, byliśmy blisko też strzelenia tej naszej, drugiej, no i zobaczymy, już teraz na razie opanowałem to. Aczkolwiek, zobaczcie, my na tym boisku, słuchajcie, jak słoń w porcelanie. Aj! Cóż to było? Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Okazja przed nim teraz. Nie! Ależ mu to odebrał w kluczowym momencie. Nie, panowie, brońcie to. Broń to. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Gdzie my jesteśmy? Mogą czy spalonego nie było? Prowadzić kontratak. Aj! Udało się utrzymać piłkę w boisku. Dobra, popatrzmy. Będzie rzut rożny. To będzie korner. No, jeszcze powtóreczka tej bramki. Głęboka ta centra z narożnika. I już nic z tego rożnego nie będzie. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Dobra centra w szesnastkę. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Dawać! I próba strzału. Jest! Aha, proszę bardzo. Ale drugi! Znakomita postawa. Co to było? To jego druga bramka! Normalnie jak cegłą! Się w taktykę zespołu jak cegłą! Jak brakujący element puzli! Czapki z głów! Jak cegłą!
No już. Spójrzmy raz jeszcze. Brudna ta nasza koszulinda. Jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką. Ależ to jest kopyto. Wydaje się, że nie dało się tego obronić. Nie no, słuchajcie, no z tą flagą to trochę przegięcie. Bach! Ależ poszło! Dobra, no to 3-0, słuchajcie. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Dobra, panowie, panowie, broń tato! Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Komu ja to chciałem podać? Out. Nie no, słuchajcie, co to było? Nie. To jest skok przeciwnej drużyny. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na out. Rasmussen. Bardzo dobra interwencja. Legia odebrali cały czas utrzymuje się przy piłce. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Znowu no, dawajcie panowie. Aj, było blisko. Zabrać. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Nie no, słuchajcie, przez to, że nie gramy całą drużyną, to naprawdę jest krąży tak. Krąży jak po sznurku, w poszukiwaniu jakiejś luki w defensywie. Piłka wychodzi poza boisko. Róg. No, dobra, będzie rzucik rożny. Zobaczmy. Gdzie my jesteśmy? Centra w pole karne. Aj. Nic z tego! Oddalają teraz zagrożenie. Dobra, mamy to. Panowie, rozegrajmy to jakoś ładniej. Spokojnie teraz. Jędrzejczyk. Próbuje szczęścia, ale strzał zablokowany. Spalony! No niestety! No tak, to porządnie. Porządnie, mogliśmy się wycofać tutaj, no ale oczywiście mamy nauczkę. Twarde wejście, ale bez faulu. Dobra, podawać, panowie! Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. I strzał na bramkę. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Z pierwszej piły. No, słuchajcie, naprawdę przy tym wzroście i przy tej wadze naprawdę bardzo ciężko się biega po tym boisku. No, ale dobra, może to przyniesie kiedyś efekt w postaci naprawdę niezłych główeczek. Z rożnego w okolice 11. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale co nadal może było? Tu być groźnie. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z voleja. Wielka szkoda, to naprawdę strzelał. Ładnie to uderzył, soczyście, kilka centymetrów no. I mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Ja bym powiedział, że ze 2 metry, ale niech będzie, że te kilka centymetrów. Dobra, zabierzcie to, zabierzcie mu! Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Oj, co za błędy w obronie. To nas może drogo kosztować. Nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Cóż za cudowny bramkarz. Nowa interwencja Boruca. Co jest? I strata. Fatalne zagranie. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Nie ma wątpliwości. Był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć nie! piłkę. Po tej interwencji piłka nadal w grze. No, piłka naprawdę, słuchajcie, na zaczyna się tutaj coś zmieniać w tym spotkaniu. Na naszą niekorzyść.
Nie, no mówię, słuchajcie, no to jest mój błąd. Na drugi raz po prostu wybiorę granie pełną drużyną. Troszeczkę inaczej zakładałem, że to będzie wyglądać. Głęboko w pole karne zagrywa. Ale teraz było blisko. Co za główka. Niestety, tym razem piłka odbija się od bramki i wychodzi poza boisko. Ależ technika znakomicie opanowuje tę piłkę. Boże, no komu ja podaję, no? Nie no, strzelą nam zaraz bramę po prostu. Jak się tak dalej będziemy patyczkowali. Panowie, spokojnie, spokojnie. Niech tam sobie każdy wróci. No, wasza kolej. Strzelcie to. Tak jest. Kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. Jakie okrzyki, słuchajcie, z trybu, naprawdę hardkory. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Ależ świetnie udało było, się tam piękne. Wcisnąć ją przy słupku, ale no, też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. No, panowie, nie tracimy, nie tracimy piłek. Luquinhas. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. No dawaj, dawaj! Zabierz mu! Boże, co my wyprawiamy? Gdzieś tancujemy na linii bocznej. Dobre, dobre, dobre. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Nie no. Łatwo to broni teraz. No niestety, nie doszliśmy do tej piłki. Dobra, gwizdek pierwsza sędziego, połowa. Koniec pierwszej odsłony 4-0, słuchajcie, usłyszymy no także się za kwadrans. Jak widać, naprawdę, słuchajcie, ciężko będzie nam zagrozić tutaj. Do Mladenowicza, ale dobra, może teraz będzie szansa. Nie da się zobaczyć tych powtórek. Ależ historia! Bramka w debiucie w seniorskiej piłce. No, chyba lepiej. Będzie bramka. Gol! Wszystko idzie po myśli Legii. Już 2 bramki przewagi. Oj, to była ta brameczka. I próba strzału. Gol! No ale naprawdę, piękna brameczka, piękna bramka. W debiucie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, nie ma co. 4-0. Nie, no jeszcze tam. Dobra, wznawiamy meczyk, druga połowa. I sędzia zaczynamy. Rozpoczyna drugą połowę. Zobaczymy, czy coś się zmieni, bo przed przerwą graliśmy do jednej bramki. Traci piłkę po tym doskoku. Ajajaj. Dobry odbiór. Przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Odbierzcie, odbierzcie. I od razu go cisną. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut.
Spokój teraz w defensywie. No. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Bramkarz wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. Doskok do rywala i po akcji. No nie, coś nie możemy. No strzelą. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Lukinias. Był faul, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz Legii. Legioniści oddają piłkę. No nie no. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Nie, ale strzelił. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. 5 do 0, słuchajcie. 5 do 0, proszę bardzo. Rozgramiamy normalnie w tym pierwszym meczu. Cały stadion wstrzymał oddech, ale bramkarz nie miał najmniejszych szans. No, mógł podać, mógł podać tutaj do nas. Z łatwością, jak na treningu. Nie no, ten bramkarz jakiś taki średniawy bym powiedział. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Jak widać, zdecydowano się na podwójną zmianę. Powiększają przewagę, 5 do 0. Udane wejście w przeciwnika. Owen. I rywal zostaje w tyle. Dobrze broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę. Ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Centra w pole karne. No naprawdę, niewiele teraz zabrakło po tym strzale głową. Ładne uderzenie, ale obok słupka. Tomku, może trochę źle ułożył ciało w końcowej fazie, bo dobrze trafił w piłkę i wydawało mi się, że to musi wpaść. A teraz Lukinias. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. No, szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Kapustka. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Owen. Piłka pod nogami Lukiniasa. Blokuje ten strzał. Zdecydowanie, ale czysto. Ależ doskonała sytuacja. Aj. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Dobrze, dobrze, panowie. A teraz Lukinias. No, nie dogadali się, nie dogadali się. Dobra, brońcie.
Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. No nie. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Piłka pod nogami Lukiniasa. Prawie, naprawdę, no niewiele, słuchajcie. To była wyborna sytuacja. Naprawdę niewiele brakowało. Tyle, że chorągiewka w górze, więc bramka, która powinna paść, nie zostałaby uznana. Tracą teraz piłkę, nie utrzymali posiadania. A teraz Lukiniasz. Jacku, nie! Możesz mi powiedzieć, w co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. Tak jest, to prawda. Za dużo siły tutaj użyliśmy, słuchajcie. Mamy zatem zmianę w Legii Warszawa. Zamykają go teraz rywale. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. No co jest, panowie, bronić. Ładny odbiór, przede wszystkim skuteczny. Dobra, mamy to. Idziemy. Owen, Lukiniasz. Teraz okazja przed nim. Tak jest, ależ brama. 6-0, słuchajcie. No wspaniały był to strzał. Brawo, brawo. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił ależ piłkę pięknie, w siatce. Z pierwszej piłki. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Rafa Lopez przed szansą. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Piękna asysta. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Teraz dobrze wszystko widać na tej powtórce, Tomku. No, chyba nie mogło się to skończyć inaczej niż golem. Piłka wylądowała dosłownie parę centymetrów pod poprzeczką. Nie no, słuchajcie, 7-0, no co tu się wyprawia? Zabierz mu! Damy dalej, korzyść. A jednak gwizdek. Akcja zatrzymana z opóźnieniem. Zaczną grę od rzutu wolnego. A to gdzie ten faul był niby? A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Brawo, dobrze w obronie. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. No, strzelać to stąd raczej nie będziemy. Zabierzcie, zabierzcie, zabierzcie! Dobra. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. To już André Martins. André Martins, o, postarał się teraz. Poprzeczka, bramkarz musi mieć trochę szczęścia. Jest, gol! Gol, mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią winić bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. No, nie miał szans, nie miał szans. Doskonale się zachował za pierwszym razem. Dobrze wybronił, tak jest, nie ma co tutaj. Drugi strzał to było już za dużo. Nie ma co tutaj mówić, że jest inaczej. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Dobrze, interweniuje teraz André Martins. Owen, strata, przejmują piłkę rywale. Wysiłek przy pressingu popłaca. Dobrze, odzyskali piłkę. No biegnij, no. Po własnym błędzie traci piłkę. Uwaga, strata może tu być kosztowna. Nie no, co się dzieje z tym teraz? Naszym? Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. André Martins wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Próba odbioru i przerwany atak. Podanie do Martinsa. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Dokładnie. Dokładnie, słuchajcie. My to powinniśmy mieć. Dawajcie daleko. Rose. No na co wy czekacie? Mateusz Wieteska. Rafael Lopez. Nie no, strata. Nie no, trzeba im się tu pokazać, bo przecież... Mladenowicz. Owen. Piłka do Rafaela Lopeza. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. André Martins. Mamy strzał. Broni. Nie, no już nie mam siły nie chyba, słuchajcie, na tym boisko. Jest informacja, że doliczone zostało 5 minut. Trochę tych przerw w grze się nazbierało. Doskok do rywala i po akcji. Ależ to był faul, przecież ludzie. Owen. Dobrze go teraz znalazł. Aj, byłem niemal pewny, że to wpadnie. Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka.
Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Sztab trenerski wojskowych nie czeka. Będzie korekta składu. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Teraz aż się prosi, by centrować. Ależ robotę zrobiło. Nie, no i to jest to właśnie, dzięki, słuchajcie, no przez to, że nie gramy całą drużyną, no to w ogóle no nie podali do nas. No przecież to było ewidentnie widać. Można było spokojnie zagrać po prostej. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Błąd Andrea Martinsza. Piłkę przejmują rywale. Dobra, koniec meczu. No niestety nie udało się strzelić tej trzeciej brameczki. Ale naprawdę, słuchajcie, pogrom w pierwszym meczu. 8-0. To jest coś pięknego, słuchajcie, co tutaj widać. No zobaczmy, 16%, strzały celne 8, asysty 1, minuty na boisku wszystkie, dwie brameczki. Skuteczność 16%. Niewiele można powiedzieć. Zobaczmy jeszcze na te powtórki. No trochę ich będzie. Będzie bramka! Gol! Wszystko idzie po myśli Legii. Już dwie bramki przewagi. I próba strzału. Gol! Ależ znakomita postawa w debiucie. To jego... Piłka pod nogami Lukiniasa. No i tu naprawdę, słuchajcie, chyba spalony był. Jakbyśmy to tak przeanalizowali lepiej. Do czterech goli. Dobra, zobaczmy. 54. minuta. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Nie do wiary. Naprawdę nie wiem, co tutaj zrobił bramkarz. Znowu bramka. Tak jakby się przestraszył piłki. Lukinias. Dobra, 71. minuta, proszę bardzo. Ależ on się składał do tego. Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniale. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Rafa Lopez. Tak, tu nasza asysta. On to musiał tylko wykończyć, tak naprawdę. Tylko wykończyć. Andre Martins. O, postarał się teraz. Poprzeczka. Bramkarz musi mieć trochę szczęścia. No, jest! Słuchajcie, naprawdę. Gol! Gol, mimo pierwszy mecz, słuchajcie, można naprawdę uznać za udany. Dobra, zobaczmy. Co tutaj mamy dalej? Dobra, możemy sobie zobaczyć posiadanie, strzały. Dobra. Idziemy dalej chyba. Dobra, zobaczmy podsumowanie meczu. Możemy sobie puścić. Dobra, 25. minuta. Dobrze. Dobra, statystyki. No, jakieś takie dziwne posiadanie piłki, że u nas tylko 52%. Ciekawe, no ale dobra, w sumie staraliśmy się szybko odebrać piłkę i ewentualnie strzelić. No dobra, słuchajcie, no naprawdę mamy tutaj, czyli 1439 punkcików nam
dotarło. Menadżer też tutaj chyba dostał. Zobaczmy, czy coś tutaj mamy dzięki temu. No, nie mamy tutaj żadnych punkcików. Żadnych punkcików nie mamy, także cały czas będziemy musieli, słuchajcie, rozwijać po prostu naszego giganta. Na razie naprawdę nie jest najgorzej. Słuchajcie, tabela mówi sama za siebie. Mamy wygrany pierwszy meczyk. No i mam nadzieję, słuchajcie, że i meczyk, i odcineczek wam się oczywiście podobał. Teraz będziemy sobie... oczywiście tutaj mamy jakiegoś maila. Czesław Michniewicz, proszę bardzo. Nasz menago tutaj. No i dobra. Okej, tu już nic nie mamy. Dobra. Co tam w takim razie? Dobra, musimy sobie też w końcu zrobić ten trening. No, a to jest ciekawe, dlaczego nie możemy przejść do treningu. No nic, słuchajcie, czeka nas w takim razie drugi meczek. Już teraz zapraszam was na niego bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzięki wielkie za uwagę. Także to był dla was odcineczek FIFA 22. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i oczywiście wbijajcie na Facebooka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was na odcinek numer 3, czyli drugi meczek, słuchajcie, naszej tutaj drużyny Legii Warszawa. Na razie naprawdę pogrom. Będziemy chyba, słuchajcie, naprawdę musieli zwiększyć ten poziom trudności, bo nawet przy moich umiejętnościach słabych, słuchajcie, do tego tytułu, no jak widać, naprawdę poszło nam całkiem nieźle. Nie wiem, jakby było, słuchajcie, gdybyśmy faktycznie wybrali opcję, że tylko, no, że gramy całą drużyną. Wtedy zobaczymy. No dobra, słuchajcie, dzięki bardzo w takim razie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!